Cały cywilizowany świat skupia się przeciwko rasizmowi. Czy uważa pan, że mundial w RPA zakończy rasizm na stadionach? Nie, nie uważam. Ja uważam, że problem rasizmu na stadionie to jest problem, który trzeba tutaj w Europie wykorzystać, a nie w Afryce. W Afryce nigdy nie było rasizmu na stadionach, a mundial w Afryce to nie przyczyni się do uspokojenia tych jakby kibolu, których rozrabiają na, czy rozrabia na stadionie. Proszę zauważ, że nawet media nie pomaga mundialowi w Afryce, bo zamiast pisać, jak to ładnie zorganizowany mundial, jak to przepięknie ludzie się bawią, to piszą, jak jest niebezpieczne w RPA, jak jest, ukradli kogoś tam, ukradli, pobili kogoś tam i tak dalej. To są sporadyczne incydenty, które nie powinno być głównym tematem. Ja czytałem gazetę Dziennik Bałtycki, raport z Afryki od korespondenta, aż o co mnie nie uwierzyłem. To co ten chłopak pisał o Afryce i że a może następny raz zorganizujemy to w strefie Gazy. To znaczy, że porównuje RPA do strefy Gazy. To było bardzo nieładnie i nie przyczyni się do zakończenia rasizmu na stadionie. Czuje się pan obrażony, jak kibice piłkarscy wydają odgłosy małp i rzucają orzeszki na boisko? Oczywiście, czuję się bardzo obrażony. Nie tylko na stadionie. To wszędzie na ulicy to się dzieje. Wszędzie, nie tylko na stadionie, ale na stadionie to jest sprawa, którą trzeba jakby traktować bardzo poważnie, dlatego że jeśli ktoś płaci grube pieniądze, żeby sprowadzić zawodnika i ten zawodnik jest obrażony, to ja nie wiem, czy to jest dobry interes dla tego, co płacił za zawodnika. Więc to trzeba traktować to bardzo jako bardzo poważną sprawę i spróbować to wykosić, bo inaczej to nie idziemy do przodu naprawdę. Trzeba głośno krzyczeć już nigdy więcej problemom rasistowskim na stadionach. Oczywiście, nie tylko. Trzeba krzyczeć. Trzeba takie bardzo poważne hasło promocyjne zrobić. Trzeba wydrukować banery. Trzeba przy każdym spotkaniu, przed rozpoczęciem meczu, jeśli są piłkarze o inny kolor skóry, to trzeba najpierw, zanim zaczyna mecz, zrobić tak manifestację wspólnoty, manifestacja jedności między tymi zespołami, żeby pokazać, że jesteśmy jedno, że po prostu nie ma różnicy, kolor skóry, nie ma nic tutaj do rzeczy. Chodzi o to, kto i jak gra. Myśli pan, że piłka nożna w tej kwestii po afrykańskim mundialu będzie inna niż dotychczas? Prawdopodobnie będzie, bo to widać, co się dzieje w Afryce, widać, co się dzieje na stadionach w RPA. To jest już inny duch, jeśli chodzi o organizowanie mistrzostwa. I mam nadzieję, że to przyczyni się do jakby do innej trendy, jeśli chodzi o piłkę nożną, czyli soccer. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Euro 2012 www.radioeuro2012.pl